publicznej w Świnicach Warskich mam zaszczyt zaprosić Państwa na Narodowe Czytanie. Tegorocznym utworem jest dramat Gabrieli Zapolskiej Moralność Pani Dulskiej, którego fragment zaprezentują dla Państwa członkowie zespołu Świnczanów. Natomiast list prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy przeczytają zastępca wójta gminy Świnice Warckie pani Anna Matusia oraz przewodnicząca Rady Gminy Świnice Warckie pani Halina Jerzak. Szanowni Państwo, podczas tegorocznej 10. odsłony Narodowego Czytania spotkamy się, aby wspólnie czytać Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. To wyjątkowy utwór, którym piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie dulszczyzna weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji. Wszystko to sprawia, że dramat ten od ponad 100 lat cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Dowodem tego są także jego liczne inscenizacje teatralne oraz udane adaptacje telewizyjne i filmowe. Jestem przekonany, że każdy z tych walorów zapewni również pomyślność naszej akcji. O własnym sposobie i oryginalnym kształcie jej realizacji zdecydują ponownie sami uczestnicy. Ubiegłoroczna edycja dowiodła, że nawet w trudnym czasie pandemii, z zachowaniem wszelkich koniecznych zasad bezpieczeństwa, Narodowe Czytanie nieprzerwanie się rozwija i przynosi wiele przyjemności wszystkim jego współtwórcom. Mam nadzieję, że razem powtórzymy ten sukces. Serdecznie zapraszam Państwa na Narodowe Czytanie. Zjednoczmy się tego dnia wokół nieprzemijających wartości naszego literackiego kanonu, aby czerpać radość z bycia razem przy wspólnej lekturze. Z wyrazami szacunku i sympatii prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Gabriela Zapolska. Moralność pani Dulskiej. Komedia w trzech aktach. Występują pani Dulska, pan Dulski, Zbyszko Dulski, Hesia i Mela Dulskie, Julia Siewiczowa z Dulskich, Lokatorka i Hanka. Akt pierwszy. Scena przedstawia salon w burżuazyjnym domu. Dywany, meble solidne, na ścianach w złoconych ramach premia i Bóg wie jakie obrazy. Rogi obfitości, sztuczne palmy, landszaft haftowany za szkłem. Pomiędzy tym stara, piękna serwantka mahoniowa i empirowy ekranik. Lampa za ażurem z bibuły, stoliki, a na nich fotografie, rolety pospuszczane. Na scenie ciemno. Gdy zasłona się podnosi, zegar w jadalni bije godzinę szóstą. W czasie pierwszych scen powoli rozwidnia się. Wreszcie rozwidnia się zupełnie, gdy story podniosą. Scena pierwsza. Dulska. Kucharka, Anka, wstawać! Co? Jeszcze czas? Księżniczki. Nie zwa się nosem, a już wstałam. Cicho, kucharka, nie rezonować. Palić pod kuchnią. Anka! Chodź palić w piecu, w salonie, a żywo. Heśka, Mela, wstawać, lekcje przeprowadzać. Gramy do grania, prędzej, nie gnić w łóżkach. Scena druga. Występują Dulska i Hanka.
Hanka bosa, spódnica ledwo zawiązana, koszula, kaftanik narzucony, niesie smolaki i trochę węgli. Przykuca przy piecu, rozpala, podciąga nosem, wzdycha. Wchodzi Dulska zła. Jak patrz, jak patrz! Skaranie Boże z tym tubokiem. Do krów, nie do pańskich pieców. Czego niszczysz tyle smolaków? Czekaj, ustaw się. Ty do niczego, ja ci pokażę. Ruszaj zbudzić panienki, a jak nie zechcą wstawać, to pościągaj kołdry. Cóż, panny wstały? Pościągałam kołdry. Panna Hesia popnęła mi w brzucho. Wielka pera. Zgoi się do wesela. Proszę wielmożnej pani. Widzisz, jak się w piecu pali? Proszę wielmożnej pani. Ja o wszystkim myśleć muszę. Niedługo przez was to dozejdę do grobu. Proszę wielmożnej pani. Ja chciałam prosić, że ja już od pierwszego pójdę sobie. Co? Ja? Pójdę sobie. Ani mi się waż. Ja za ciebie zapłaciłam w kantorze. Musisz dalej służyć. A to mi się podoba. Ja dam na swoje miejsce. Patrzcie ją, jak się odgryzła. Już się jej w głowie przewróciło. O, już miasto na nią działa. Może na pannę żoną się śpieszy, co? Proszę wielmożnej pani, to przestanicza. A! Tak, ja nie chcę, bo to... Znowu? Ciągle, a to, a to tak, a ja przecież... No dobrze, ja mu powiem. Proszę wielmożnej pani, to na nic. Przecież wielmożna pani już nie raz, nie dwa mówiła, że mówiła. No ale teraz to pomoże. Bo ksiądz mówił, żeby odejść. Ty tu księdza służysz, czy u mnie? Ale ja księdza muszę słuchać. Idź po mleko i po bułki. Idę, proszę wielmożnej pani. Felicjanie, Felicjanie, wstawaj, spóźnij się do biura. Hesia, Mela, spóźnicie się na pensję. Mamuciu, tak zimno, troszkę ciepłej wody. Jeszcze czego, hartujcie się. Felicja, wstajesz? Wiesz, ten błazen twój syn nie wrócił jeszcze do domu. Co? Nic nie mówisz, naturalnie. Ojciec toleruje. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Ale jak będą duszki małe, nie zapłacę. Proszę wielmożnej pani, stróż przyszedł o meldunki tych państwa, co się sprowadzili. Idę. Hesia, Mela, Felicjan. A to śpiąca familia. No, no. Za torba, z torbami poszłabym, żeby nie ja. Dlaczego stróż zostawia na dziedzińcu nową miotłę? Deszcz leje. Scena trzecia. Występują Hesia i Mela. Hesia, Mela wybiegają ze swego pokoju. Krótkie spódniczki jednakowe, barchanowe kaftaniki, włosy rozpuszczone. Biegną do pieca, przykucają przed drzwiczkami. Chodź, chodź. Nie ma jej. Nie ma? Słyszysz przecież, jak myje głowę stróżowi. Ha! Jak miło okrać się troszkę. No, nie pchaj się. Ja także. Czekaj, poprawię. A teraz daj grzebień, to cię uczeszę. Daj spokój. Jak zobaczy, to będzie krzyk. Niech krzyczy, ja się nie boję. Ale ja się boję. Tak nieprzyjemnie, jak kto głośno krzyczy. Bądź ty taka sentymentalna. Ty się wdałaś w ojca. Lelu po lelu. Skąd ty wiesz, jaki jest ojciec? Przecież ojciec nic nie mówi. Ja już wiem. Zresztą masz jego nos. To dziwne. Co? Niby, że dziecko podobne do ojca albo do matki
Jak to się dzieje? A ja wiem, a ja wiem. Wiesz? To powiedz. Nie ma głupich. Nie powiem, ale wiem. Kto ci powiedział? Kucharka. O, kiedy? Wczoraj, jak mama poszła do teatru, a nas nie wzięła, bo to nie moralna sztuka. Poszłam do kuchni i tam Anna mi powiedziała, Melu, och Melu. Hesia, ja myślę, że to grzech. Co? Mówić z kucharką o takich rzeczach. Kiedy to prawda? Tak jest naprawdę. Gdyby to mama wiedziała. No to co? Krzyczałaby? Ona wiecznie krzyczy. A mnie powiesz? Nie. Nie chcę cię brać na swe sumienie. Nie gorsz malutkich. No, zrób to raz ze mnie dziewczę z czarną kosą z podwiejskiej strzechy. To się nie kręć. Wiesz, Zbyszko znów poszedł na lumpkę. Nie ma go? Nie ma. Cóż bym ci powiedziała, ale przysięgnij, że nikomu nie powiesz. Nachyl się. Zbyszko lata za Hanką. Po co? Bo ty, co z tobą gadać? No powiedz, sama, czy można z tobą gadać? No bo mówisz, że lata. No lata. Czy zaczepia, czy kocha? Czy jak? Och, Hesiu, Zbyszko? No co, nie byłaś na Halce. Nie wiesz, jak to się dzieje. Panicz, no i nieszczęsna Halka, gwałtem tu idzie. Ale to na scenie. Potem to było wtedy, jak takie kontusze nosili. Ale Zbyszko? Och, Hesiu. O, Hanka, ja jej się zapytam. Zobaczysz, czy ja kłamię. Hesiu, nie pytaj się. Ja proszę. Dlaczego? To swoja rzecz. Zresztą mama nie słyszy. Hesiu, mnie czegoś przed Hanką wstyd. Cicho. No co się nie będę pytać. Ale jak widziałam wczoraj, jak on ją tu, a tu szczypał. A mówisz, że się w niej kocham. No, no właśnie. Przecież gdyby się w niej kochał, to by ją nie szczypał. Wiesz co? Ciebie pod klosz. No, no. Za co? Hesiu pod klosz? Za twoją głupotę. Ach, chciałabym wiedzieć, gdzie ten Zbyszko tak nocami chodzi. Może do parku, na spacer. Teraz tak ładnie. Głupia jesteś. Hanka, nie wiesz ty, gdzie tak panowie po nocach chodzą? Skądże ja? No tak, jak pan Zbyszko do rana, prawie co dzień. Ano, musi gdzieś. Pytałam się go. Mówił, na lumpie. A kucharka śmiała się tak, że i mówiła, że to do nocnej kawiarni. Ach Boże, kiedy ja już naprawdę czegoś porządnie się dowiem? Kiedy ja już będę duża? Kiedy nie będzie przede mną żadnych tajemnic? A ja tak wolę. Co? Nie wiedzieć o niczym. To tak jakoś miło. Ja wolę nic nie wiedzieć. Tuman. Scena czwarta. Występują te same oraz Dulska. Czego? Przez scenę jak huragan przelatuje Dulska. Czego wy tu? Co to? Ubierać się, Hanka. Sprzątać, Mela, Gamy. Felicjanie! Zostań jeszcze. Już Wiger przeleciał. Felicjanie! Hesiu. Co? Rodzicielka? Przesądy. Hesiu, patrz, Hanka się śmieje. No to co? Niech się śmieje. Cóż to? Ja nie mam własnego sądu? Czego się śmiejesz, idiotko? Sprzątaj, albo czekaj. Byłaś kiedyś w nocnej kawiarni? Hi, pamięta też? Ja nawet nie wiem, gdzie to jest. Boś głupia.
Kucharka była, jak była młoda. Mówi, że tam panowie siedzą, piją likiery i że tam bardzo wesoło. Kucharka mówiła, że tam są młode, ładne panny i że... Cicho, Hesia. Jeszcze mama usłyszy. Idź, idź. To nie dlatego, że mama, tylko że ty nie chcesz, żeby ci się w głowie rozświetliło. Mówiłam ci. Wolę nie wiedzieć. Przed chwilą sama się pytałaś. O co? O te dzieci. To co innego. Dlaczego? Bo tamto o dzieciach to ciekawe, a to brzydkie. Wcale nie. To jest jeszcze ciekawsze. Może być, ale mnie to zaraz potem smutno. O, idzie lum! Scena piąta. Występują Hesia, Mela i Zbyszko. Zbyszko, kołnierz podniesiony, twarz zmięta, zmarznięty, skrzywiony. Młode to, a już niemożliwe, choć chwilami coś w głębi źrenic się przebija. Gdzie byłeś? Gdzie byłeś? Poszła. Gdzie byłeś? Lumpowałeś się, mój złoty. Powiedz, powiedz. Ja nic nie mówię, mówię. Poszła. Ładnie się wyrażasz. Nie powiesz, a ja wiem. W nocnej kawiarni byłeś. Kiery piłeś, ładne panny były. Tak silno widzisz cygana, cygana. Uch, uch, jak ja to lubię. Mówię ci, poszła. Hesiu, daj spokój. Tak? To tak ze mną. Poczekaj. Ja też dorosnę. Ja też pójdę na lumpę. Ja też będę chodziła po kawiarniach i będę pić likiery w nocnych kawiarniach, jak ty, jak ty. Ładna edukacja. Ślicznie się zapowiada. A teraz, żeby cię nauczyć grzeczności w kole rodzinnym, Marciu, Marciu, Zbyszko wrócił. Cicho bądź. Jesteś. Jestem i znikam. Idę się przespać przed biurem. Nie. Zostaniesz tu. Mam z tobą do pomówienia. A, lecę znów. Wierzę. Proszę iść się ubrać. Mela do gamu. Już nie ma czasu. Pięciopalcówki i to starczy. Hesia znów podarła galosze. Nie ma tu bieszczadnej gawy. Nie ma, mój panie. Hesia nic nie szanuje. Nigdy z ciebie nie będzie kobieta jak należy. Nie ma czarnej kawy w tym zakładzie? Gdzie byłeś? Gdzie byłeś do tej pory? Gdybym mamie powiedział, to by mamcia tak skakała. O. Najlepiej więc nie pytać. Jestem matką. Właśnie dlatego. Muszę wiedzieć, na czym tracisz czas i zdrowie. Widzi mamcia, co mam pod nosem? Wąsy, a nie mleko, a więc... Jak ty wyglądasz? Jesteś zielony. To modny kolor. Mamcia kazała także balkony i okna pomalować na zielono. Która panna cię weźmie, jak będziesz tak wyglądał? Jeszcze gorszy kwiol. Nie ma żadnej kawy w tym zakładzie. Wyrażaj się inaczej. Ciągle myślisz, że jesteś w towarzystwie kokocic? Takie dobre towarzystwo jak inne. A potem, co mamcia widywała na kokotki, gdyby to i u nas nie ma kokot w kamienicy. Sama mamcia wynajmowała tej z pierwszego piętra. Ale jej się nie kłania. Ale pieniążki zaczynasz, mamusia bierze od niej, że ha. Przepraszam, to ja takich pieniędzy dla siebie nie biorę. A co mamcia z nimi robi? Podatki nimi płacę. A ja idę spać. Czy ty się przestaniesz lampartować? Ja mać. Ja długów płacić nie będę. To już o tym później. Zbyszko, na tą cię mlekiem swym karmiła,
żebym nasze uczciwe i szanowane nazwisko po kawiarniach i spelunach włóczył? Było mnie chować mąż Monnesa. Podobno doskonale. No, nie martwiłby się, pani Dulska. Ale co mam cię chce, żebym ja już z wami w domu robił? Nikt nie bywa. Żyjemy jak ostatnie sobie. Ciężkie czasy. Nie ma na przyjęcia. Człowiek jest zwierzęciem towarzyskim. Musi od czasu do czasu myśl wymienić. O, widzi mamcia? Myśl to wielkie słowo. Choć ono się stąd gna, to przecież tu i ówdzie się jeszcze kręci. Ja tam nie mam czasu myśleć. Właśnie, właśnie. Więc też jak my z domu, bo w domu właściwie zbędasz. A czego? Myśl swobodnie i szerokiej myśli. A więc do kawiarni, do... Tak, tak, do... Mamcia może wiedzieć, którymi to drogami chadza ludzka myśl. Nawet takiego jak Jakub Duna. Jesteś głupi. Ty i twój ojciec. To jedna dusza. On co dzień w cukierni, a ty Bóg wie gdzie. Scena szósta. Występują Dulska, Dulski i Zbyszko. Dulski, zasuszony urzędnik, wchodzi ubrany bardzo porządnie do wyjścia. Czyści kapelusz. No wreszcie! Dulski poprawia kołnierzyk przed lustrem. Dzień dobry, ojcu. Dulski gestem wita syna. Dziś pasujesz? Dulski kiwa głową. A uważaj, żeby się nie zgubił. No, co czekasz? Na co czekasz? A, cygaro. Zbyszko, daj cygaro ojcu z nad pieca. Dulski bierze cygaro, które Zbyszko zdjął z nad pieca. Próbuje je. Czy ty wiesz, o której twój synek do domu wrócił? Dulski wzrusza ramionami, że mu to obojętne i wychodzi środkowymi drzwiami. Zwariować można z tym człowiekiem. Tak go mama wychowała. Nie, to już zanadto. Dobranoc, idę się drzemnąć. A biuro? Nie u siebie. Zbyszko, przyrzeknij, że się poprawisz. Nikt, wolę raczej zdać egzamin państwowy. Scena siódma. Występują Dulska, Hanka, potem Zbyszko. Hanka, zetrz się fortepian, popraw w piecu. Czy kucharka ubrana do miasta? Tak, proszę pani. Dulska wychodzi do kuchni, Hanka chwilę sprząta. Zbyszko wychyla się ze drzwi. Hanka, jesteś sama? Daj mi pan spokój. Coś ci zamówa na noc usiadła. Chodź tu, pokaż mordeczkę, czegoś zła. Hanka milczy, tylko coraz energiczniej sprząta. Widać w niej walkę wewnętrzną. Taka jesteś brzydka, jak się nadmiesz. Pewnie, te panny, co pan od nich wraca, to ładniejsze. A, tędy cię wierzy, o to ci chodzi. Mnie o nic nie chodzi, tylko nie chcę, żeby mnie pan segował. Jak będziesz dla mnie lepsza, to będę w domu siedział. Ja pan nie potrzebuję. Może se pan iść do tych panów. Albo to prawda, a się za mną kręcisz. Niech pan idzie, bo jeszcze starsza pani wyjdzie. Ale no, ustawię pana w rękę za to, żeś go rozgniewała. Ha, ha, figa. A ty szczelno. Chcę ją objąć, wchodzi Lela, która wydaje lekki okrzyk. Potem zaczerwieniona, z oczami spuszczonymi, idzie do fortepianu. Hanka ucieka. Mela zaś siada i grać ćwiczenia pięciopalcowe. Gdy Mela zostaje sama, chwilkę gra, potem wstaje, idzie do pokoju Zbyszka
i puka. Zbyszko! Czego? Nie bójcie się. Ja nic mam ci nie powiem. A cię stąd zwariowała? Bo przecież to nie wasza wina. Co? No, Hanka i ty, jeżeli wy... Afe! Mówisz o takich rzeczach. Wstydź się. Majtki widać, a taka obsuda. Ja? Ale Zbyszko, ja właśnie myślę przeciwnie. Ja? Daj spokój. Mela stoi smutna i zamyślona. Podchodzi do fortepianu i zaczyna grać. W tej chwili pada Hesia w płaszczyku i kapeluszu. Taki sam płaszczyk i kapelusz ma w ręku dla Meli. Na ziemię rzuca książki, paska. Scena ósma. Występują Mela, Hesia, Durska i Hanka. Ubieraj się, Ofelio, żywo! Już chłopcy idą do szkoły. Hesiu, ty nie będziesz tak strzelała oczami na tego wysokiego studenta? Będę robiła, co mi się podoba. Mnie za ciebie wstyd. To się wstydź. A spróbuj coś powiedzieć przed mamą, to ja zaraz powiem, że ty zamiast spać w nocy wzdychasz. Mama się będzie za to więcej gniewała, jak za studenta. To wątpię. Ale ja nie. Mama mnie zna i wie, że ja znam granice i że ja cię nie zapomnę. Jak ty to rozumiesz? Ja już wiem, co mówię o religii wspólnych rodzinnych. Hanka, chodź odprowadzić panienki. Idę. Macie parasol? Iść prosto. Nie oglądać się. Pamiętać. Skromność. Skarb dziewczęcia. Nie garb się. Wiesz, ciużmo pokręcona. Do widzenia, mamci. Dziewczęta wychodzą z Hanką. Durska chodzi, ściera prochy, wzdycha. Dzwonek w przedpokoju. Durska idzie otwierać ostrożnie. Zobaczywszy lokatorkę, cofa się. Scena dziewiąta. Występują lokatorka i Durska. Przepraszam, jestem nieubrana. Proszę panią, zaraz wrócę. Ja tylko na chwilkę. Niech się pani gospodyni nie krępuje. Tak, tak. Rzucę tylko to na siebie. Proszę panią na kanapę. Dziękuję. Tylko parę słów do z pani. Pani już zupełnie wyszła ze szpitala? Tak, pozawczoraj mama mnie przywiozła. Widzę, że pani zdrowa. O, jeszcze daleko. Och, do meczu swoim wróci pani szybko do sił. Dla kobiety nie ma jak dom. Ja zawsze to powtarzam. Tak, skoro ktoś ma ten dom. Wszakże pani ma męża, stanowisko. Tak, ale proszę pani, czy to rzeczywiście konieczne, aby na przyszłego pierwszego się wyprowadziła? Proszę pani, ja mieszkania pani koniecznie potrzebuję dla krewnych. Wolałabym pozostać. Trudno będzie znaleźć zimie. Ach, to niemożliwe. Powtarzam pani, niemożliwe. Przecież przy dobrej woli wiem, że pani kazała kartę na mieszkanie wieścić, a więc krewni pani się nie sprowadzają. Ach, niech pani mnie nie zmusza mnie do sprawiania jej przykrości. Co pani ma do zarzucenia? A proszę pani, to już przechodzi granicę, a skandal, który pani przez swe otrucie wywołała... A, więc o to chodzi. A o cóż innego? Płacili mi państwo czynsz. Dzieci i psów nie mieli. Ostatecznie tyle, co te ranne trzepanie dywanu się rozchodziło. I mogliby państwo mieszkać nadal. Aż tu skoro o tym pomyślę, pąsy na mnie biją. Pogotowie ratunkowe przed moją kamienicą? Pogotowie? Jak przed szyrkiem, gdzie się pobiją? Ależ proszę pani, wypadek może się zdarzyć wszędzie. W porządnej kamienicy wypadki się nie trafiają. Czy pani widziała, kiedy przed hrabską kamienicą w Krakowie? Nie. A potem ta publika w gazetach?
trzy razy wymieniona nazwisko Dulski. Nazwisko moje, które przy takim skandalu. Ale proszę pani, chyba pani zna przyczyny. Wielka afera, że pani mąż, no i ta dziewczyna, to swoja rzecz. Ależ to była moja sługa, to szkarstwo. Ja tego zmienić nie mogłam, skoro się przekonałam. Zażyła pani zabawę. Taka trywialna trucizna. Ludzie się śmieją. Jeszcze jak się to skończyło, cała komedia. Gdyby pani była umarła, no. Sama tego żałuję. Nie mówię dlatego, tylko że to niby śmierć. To zawsze coś niby, ale tak, no, powiadam pani, śmierć. Kiedyś jeden tramwajem przejeżdżam koło mojej kamienicy, bo przystanek troszeczkę dalej, a jacyś dwaj panowie pokazują na mój dom i mówią: patrz, to ten dom, co się ta zazdrosna żona truła. I zaczęli się śmiać. Myślałam, że tam na miejscu zejdę w tym tramwaju. Ja panią bardzo przepraszam za te nieprzyjemności. Moja pani, publika została publiką. Ja bardzo to przechorowałam. Zresztą ja nie wiedziałam, co robię. Ja byłam wtedy jak szalona. Pewnie, moja pani. Każdy samobójca musi być szalony i stracić poczucie moralności i wiary w obecność Boga. To jest tchórzostwo. To jest tchórzostwo. A potem zagłada własnej duszy. Dobrze, że samobójców chowają osobno. Niech się nie pchają między porządnych ludzi. Zabić się? I dla kogo? Dla mężczyzny? A żaden mężczyzna, moja pani, nie jest wart, aby przez niego iść na potępienie wieczne. Proszę pani, ale to nie był mężczyzna. Ale mój mąż. Nie mogłaś siedzieć tego pod moim dachem. Lepiej pod swoim niż pod cudzym. Mniejsza publika. Nigdy nie wie. Ale ja wiem. Moja pani, na to mamy cztery ściany i sufit, aby brudy swoje brać w domu i aby nikt ich nie widział. Rozbuczyć je po świecie to ani moralne, ani uczciwe. Ja zawsze tak żyłam. A żeby nikt nie mógł powiedzieć, iż byłam powodem skandalu. Kobieta powinna przejść przez życie cicho i spokojnie. Ta już to jest tak i żadna nic nie pomoże. Gdyby jednak produkcji zapomniał się ze sługą? Felicja? To niemożliwe. Pani go nie zna. A potem to już pani rzecz. Ja muszę strzec siebie i swoim od publiki. Pani może znów taką bezbożność popełnić, bo to podobno taki szał, to wraca, więc... Rozumiem, wyprowadzę się. Chciałam pani jednak powiedzieć, że kazać mi teraz szukać mieszkania, to ani dobre, ani uczciwe. Jestem taka osłabiona. Uczciwości nie ma jej nie nauczy. Ja wiem, co uczciwość. Pochodzę z zacnej, zasiedziałej rodziny i ja publiki nie wywołuję. Nie wątpię, jednak może się pani nie obawiać. Drugi raz już się nie będę. Na to trzeba wiele odwagi, pomimo tego, że pani to nazywa tchórzostwem. A potem trzeba wiele cierpieć. Na to już nie mam siły. Już bym tak nie potrafiła cierpieć raz jeszcze. Zresztą rozstaję się z mężem. Więc to najlepsza gwarancja, że już zazdrosna nie będę. Rozstaje się pani z mężem? Bardzo źle pani robi. To mała publika i nikt pani racji nie przyzna. Nawet z tej przyczyny nie mogłabym pani dłużej wynajmować mieszkania w mojej kamienicy. Kobiety samotne, to nie tego, to pani rozumie. Tak, rozumiem. Jednak ta pani z pierwszego piętra, która po nas wraca, to jest osoba żyjąca własnym funduszów i zachowująca się nadzwyczaj skromnie. Ta mi jeszcze pogotowia przed dom nie sprowadziła. Tylko gumy i automobile. Stają zawsze kilka kamienic dalej, a potem zdaje się, iż ja nie mam obowiązku zdawać sprawy z mojego postępowania przed panią. Zapewne, zawiodłoby nas to za daleko. Żegnam panią. A proszę tych, co będą oglądać mieszkania, nie zrażać. Powiem, że jest wilgoć, bo rzeczywiście jest wilgoć.
Na to jest sąd. Łaskawa pani. Tak mi każe moje sumienie. Żegnam panią. We drzwiach staje Julia Sieniczowa. Maniu, słyszysz? Będziesz świadkiem. Pani mówi, że... Żegnam panią. Scena 10. Występują Dulska i Julia Sieniczowa. A to takie coś, takie... Niechże się ciocia uspokoi. Jak tak dalej pójdzie, to będę musiała w lecie jechać do Kaszwaldu i sztruce być. Ja z ciocią przechodzę. Obejdzie się. Otóż poszło, zdaje mi się, że to lokatorka z parteru, ta co się czuła. Tak, ta sama. Wyszła ze szpitala, skandal. Przecież po czymś podobnym trzymać ją w kamienicy nie mogę. Sama była świadkiem, jak ją wynosili. No, to była prawie naga. Orędu, bo mówiła mi mieszkanie. Tak, a to się dobrze składa. Nam właśnie podwyższyli. My chętnie to mieszkanie weźmiemy. Obejdzie się. Przecież mogłaby to ciocia zrobić dla nas, jako dla krewnych. Za ciężkie czasy na zbytki. Rozumiem. Ciocia przypuszcza, że nie będziemy płacili. Ja tam nic nie przypuszczam, tylko wiem, że żyjecie nad stan. No. Chodzicie do teatru i to na same masowe sztuki. Trudno przecież. Prenumerujecie pisma. To już ciocia daruje, ale... Ja zawsze pożyczę i wystarczy. Nie pożyczą, to się świat nie zawali, że tam drugowali go. Bajt nie będę czytała. Przyjmujecie gorącą kolacją. Konieczne. Ha, no jak koniecznie, to się nie skarż, że ci nie wystarcza. Nie możemy żyć jak... Jak my? Zobaczymy, jak będziecie śpiewali na starość. I ja i Felicjan mamy inne pod tym względem zasady. Mój mąż nie umie się oszczędzać, ja także. Skoro miałaś takie usposobienie, trzeba było mi za tego aptekarza z Bóbrki, co się o ciebie starał. Namawiałam cię. Przecież on rok temu umarł na suchoty. No właśnie. Miałabyś kamienicę i byłabyś wdową. Nie ma co. Być zabezpieczony to podstawa życia. A co do męża, można go uchodzić. Pensję zabierać, gdy zaferuje, co dzień dwie szóstki na kawę do łapy, a cygara samej kupować i suszyć na piecu. Inaczej taki pan może cię zrujnować. Scena 11. Występują Zbyszko, Dulska i Julia Jasieńczowa. Tak i ten, to że zważnie można. Tym lepiej. Pójdziesz może do biura. Jak się masz, stara? Jak się masz, pokrajko? Bardzo zielony. Cóż to, oświadczasz się dzisiaj? Także tylko ten stary, no wiesz, radca będzie znów w stanie z gniłym okiem patrzył. A tam fury kawałków, fur. Zalegaj. To nie ja zalegam, ale strony. Dulska zdejmuje szlafrok i zostaje w spódnicy i kaftanie. Darujesz, moja droga, ale będę ścierać kurze, więc muszę oszczędzać szlafroczek. Ale proszę, niech się ciocia nie krępuje. To mama naprawdę wyrzuca ten, co się odbywa z kamienicy. A tobie co do tego? Tak, słyszałem 5/60, byłem zbudowany. Mamusiny były serduszkiem. Potem ona jest mi bardzo sympatyczna, ta kobieta. Zupełnie wierzę, szkandalska. Zrobiła to z miłości dla męża. To w guście mamy, miłość małżeńska. Prawda była. Za tym mężem ja tam w tę miłość nie wierzę. Szumi jedwabiami pod spodem. Cóż to dowodzi? To, że nie jest już uczciwą kobietą.
Dla męża, mój panie, kobieta się nie potrzebuje pod spodem stroić, a takie, co szumią, to... Siedzie spokojnie, bo i ty szumisz. A zresztą, co z tej sparteru? To ja ręczę, że uczciwa. A ty skąd wiesz? Dulska, a ty skąd wiesz? Bom się do niej brał i dostałem po nosie. Mógłbyś też zostawić choćby lokatorki w spokoju. Usuń się, jak długo będziesz sterczał tu pod piecem. Gdy patrzę na ciebie, to chwilami wierzyć mi się nie chce, że jesteś moim dzieckiem. No, jeśli mama ma wątpliwości... Powiadam ci, nie miej nigdy dzieci. O, my się nie staramy o to. Nie, ty jesteś wyrodek. Ty nie jesteś moim synem. Jestem, mamciu, jestem niestety. I to właśnie cała moja tragedia. Słyszałaś? Mówi niestety. Spodziewam się być dulskim. To katastrofa. Doprawdy, Zbyszko, zanadto sobie pozwalasz. Daj ty mi spokój. Żadnej moralności, żadnych zasad. Żadnego płaszczyka teoretycznego, jak mamcia. To się na tym skończy, że jeszcze do socjalistów przystanie. Za głupi jestem na to. Na socjalistę nie trzeba zdawać egzaminu. Właśnie, że trzeba. I to najtrudniejszy egzamin. Przed kim? Przed swym sumieniem i własną duszą, słodki anie. Na socjalistę nie trzeba mieć przede wszystkim Boga w sercu. Jest. Dawno nie było mowy o Bogu w tym domu. Scena 12. Występują ci sami oraz Hanka. Proszę wielmożnej pani, parasol, pozostaw w przedpokoju, a potem idź zanieść w przedpokój. Czy kucharka już wróciła? Już. Ja tylko na chwileczkę. Rzeczywiście, ciocia ma rację. Mógłbyś się trochę ustatkować. Wyglądasz jak śmierć angielska. Ty także ładnie wyglądasz. Ja wczoraj z domu nie wychodziłem. To znaczy, że ja się lubowałem za domem, a ty w domu? Jesteś niemożliwy. Jak kiedy? Hanka przychodzi przez pokój z łopatką i ze szczotką. Zbyszko patrzy na nią. Cóż tak patrzysz za Hanką? Bo mi się podoba. Sługa? A cóż to, nie kobieta? Zaręczam ci, że nawet bardzo. Wiesz już coś o tym? Co ci do tego? Myślałam, że masz rozwój bliższy. Głupia jesteś tą twoją kultujską estetyką, ale zresztą ja jestem jak pianista. Gdy zobaczy fortepian, musi zaraz pasaż. Tak, ale fortepiano nie. Moja droga, każda kobieta to fortepian. Tylko trzeba umieć grać. Ach, jak ja śpiący. Czego ty po tych na knajpach się włączysz? A gdzie się będę uczył? Gdzie i muszę? Ja na twoim miejscu starałbym się o jakąś znajomość. Solidną, no, tyle mężatek, co Boże. Dziękuję. Mam dosyć kołtuneli w domu i w samym sobie. Dlaczego jesteś kołtunem? Bo mi się urodził po kołtujsku, paniele. Bo w łonie matki już nim byłem. Bo żebym skórę zdarł z siebie, mam tam pod spodem w duszy samą warstwę kołtuneli, której nic wypełnić nie zdoła. Coś taki nowy, taki inny walczy z tym podstawowym. Szarpie się, ciska. Ale ja wiem, że to do czasu. Że ten kołtun rodzinny weźmie mnie za łeb. Że przyjdzie czas, gdy ja będę Felicjanem. Będę odbierał czynsze. Będę, no, dulskim, prawdulskim, oberdulskim. Że będę rodził dulski, całe legiony dulskich. Będę miał srebrne wesele i porządne nagrobę. Z dala od samobójców. I nie będę zielony, ale nalany tłuszczem i nalany teoriami i będę mówił dużo o Bogu.
Z kołdu i z tym można się wyswobodzić. Nieprawda. Tobie się zdaje, że jesteś wyzwolony, bo masz trochę politury na wierzchu. Ale ty jesteś tylko zrobiona na machę, jak twoje secesyjne meble i twoje malowane włosy. To jest piętno, pani radczyni, piętno. Czy ty się uczyłeś grać? Ja? Nie znam ani jednej nuty. To tak we mnie coś gra. We mnie tłucze się takie coś, ale to się wszystko z czasem zatłucze. Co tam? Wiesz co, jesteś wcale. Dajże mi spokój. Pasaże, moja droga, pasaże. Hanka przechodzi przez pokój i rzuca ponure spojrzenie na nich oboje. Wchodzi do kuchni. A wiesz, to ciekawe. Co takiego? Ta dziewczyna, gdybyś widział, jak ona na nas popatrzyła. Ja na twoim miejscu. Ja też, jak będę miał czas. Nie rozumiesz mnie. Ja bym się właśnie daleko od niej trzymała. Jest zazdrosna. Będzie ci robić awantury. To by było kapitalne. Scena 13. Występują ci sami oraz Górska. Jeszcze jesteś tutaj? Czy ci nie wstyd? Ojciec twój pracuje, ja pracuję, siostry. Mamciu. Czy się pracuje, czy nie, to wszystko idzie do jednego celu. Nieprawda. My ludzie pracy, a próżniacy to... A przecież i my to jedno. Co? Wyciągniemy kopytka. Pa. Palan. Scena 14. Występują Dulska, Julia Siewiczowa oraz Hanka. Straszne rzeczy, straszne. Słyszałaś, jak on mówi. A to najgorsze, że taki zdolny, taki utalentowany. Ta, żeby chciał, to przed nim kariera. No, ale nie chcę. Zaraz za to drugie śniadanie. Nie chcę, mówię ci, nie. Tylko lumpuję i lumpuję. Jak weźmie te parę rejskich w biurze, tak ginie. Jak to wygląda? Nic, tylko kawiarnie i spódnice. Hanka wnosi tacę z wódką, serem i zakąską. Proszę cię, moja droga. Dziękuję, cioci. Siadają do jedzenia. On jest jakiś podrażniony, niezadowolniony. Czy on sam wie, czego chce? Powinien Bogu dziękować. Prosty, zdrów, za twoje. Dulska pije kieliszeczek. Hanka, idź posprzątać u panicza. Hanka wychodzi. Kontenta ciocia z Hanki? Tak sobie. Niech ją ciocia odprawi. No to czemu? Ja coś dostrzegłam. Prawie? Nie, gorzej. No. Zdaje mi się, że Zbyszko się do niej bierze. To. Wiem, co mówię. Niech ciocia ją odprawi w jakiś czas. Moja kochana, pewnie ci się zdawało. A potem... Więc z tego, co się dzieje, że niby, no, rozumiesz, to piwo, co szumi. Aha. Słowem, że rozumiesz. Lepiej w domu. Ja nie mówię, ale... A wie ciocia, może ciocia ma rację? Chwila milczenia. Przez scenę przechodzi w milczeniu Hanka i znika w kuchni. Obie panie patrzą za nią. Trzeba jednak przyznać, że mężczyźni mają szczególny gust. A, niech tak. Byle się nie włóczył i nie tracił zdrowia. Trzeba być matką, aby zrozumieć, jaki to ból patrzeć, jak syn łachnieje. Dziękuję. Ale żeby ona potem... Ona?
także będzie kontenta. To takie wszystko bez czci i wiary. Pokażę ci ten pok, co sobie kazałam przerobić. Idzie do przedpokoju, wraca z tokiem z fiołków i białych piór, kładzie go na głowę, co przy kaftanie barwanowym i halce wywołuje dziwny efekt. Dobrze? Wcale, wcale. Muszę się oszczędzać. Przerabiam stare łapy. No, na ciocie wszystko się dobrze wyda. Czy ciocia w tym roku podwyższa? Spodziewam się. Muszę. Wszyscy podwyższają. Pokażę ci spis rotatorów. No, no. Dulska wydobywa z szufladki papier, opiera się o stół. Obie z zajęciem pochylają się nad papierem. Suteryny całe brumel o 20. Do sieni wstawię mable. Ciasno. Zęby sobie powybijają. To mi wszystko jedno. Ja tamtędy nigdy nie chodzę. Oba partery po 5, pierwsze piętro, kokocica o 10. Kokocica? To za mało. Ja bym podwyższyła co najmniej o 20. Tak myślisz? Naturalnie. Ma pieniądze, lekko jej przychodzą. Nie płaci. Niech płaci. Niech płaci. A więc kokotka o 20, radca o 10. Drugie piętro, może obie zacietrzewione, pochylone nad stołem czytają. Kurtyna wolno opada.